to właśnie była nasza samba, część naszej samby, którą ćwiczymy ostatnio bardzo intensywnie. Aga staje na wysokości zadania, bo nauczyła mnie tego ciężkiego tańca, chociaż w niewielkim stopniu, za co bardzo jej dziękuję. Samba to rzeczywiście najtrudniejszy taniec, no ale staramy się i zobaczymy, co będzie w piątek. Powinno być dobrze.